Andrzej Duda prezydentem Polski jest od 2015 roku. Wielu chciałoby zarabiać tak, jak on. Mimo wszystko głowa państwa mówi, że zazdrości innym ich pensji. Jaką pensję otrzymuje, obejmując tak zaszczytne miejsce w państwie? Andrzej Duda pełni funkcję prezydenta naszego państwa już piąty rok. Sprawowanie tak ważnego urzędu wiąże się z wielką odpowiedzialnością i obowiązkami, ale są też pewne przywileje i dodatki do takiej pracy. Według niektórych, największym plusem tej posady są zarobki. Ile zarobił prezydent od początku swojej kadencji? Wypłata prezydenta jest naprawdę spora. Ile zarabia Andrzej Duda? Każdy z nas może sprawdzić, ile zarabia prezydent Polski. Są to zarobki powyżej 10 tysięcy złotych miesięcznie. Takie informacje są jawne i każdy ma do nich wgląd. Trzeba jednak dodać, że prezydent może liczyć na kilka dodatków, które znacznie podwyższają ostateczny miesięczny dochód. W 2018 roku jego średnie miesięczne wynagrodzenie wynosiło 12525,94 zł brutto. Do tego dostał dodatek funkcyjny w kwocie 5368,26 zł brutto oraz dodatek stażowy wynoszący 2505,19 zł brutto. Łącznie 20399,39 zł brutto, czyli przy umowie o pracę byłoby to mniej więcej 14280 zł na rękę. Ile łącznie zarobił prezydent? Szokujące liczby: rocznie to wynagrodzenie wynosiłoby ponad 162 000 zł. Kiedy sumujemy wszystkie wypłaty Andrzeja Dudy, biorąc pod uwagę różne przeliczniki, jakie go dotyczyły, w danym okresie wychodzi, że Andrzej Duda od początku kadencji zarobił aż 564 354 zł netto. Jest czego pozazdrościć. Niewielu Polaków dostaje tak wielką wypłatę w ciągu roku. Trzeba jednak przyznać, że nie jest to najwyższa płaca. O wiele więcej dostaje prezes NBP. Według najnowszych danych zebranych przez Gazetę Wyborczą zarabia on 63 531 zł miesięcznie. Prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński zaprzecza tym informacjom i nie chce mówić, jaka jest wysokość jego wynagrodzenia. Andrzej Duda zazdrości innym wypłaty. Andrzej Duda powiedział, że też by chciał zarabiać takie pieniądze i zazdrości prezesowi NBP. Ja mogę się tylko uśmiechnąć i powiedzieć, że jeżeli prawdą są te informacje na temat wysokości tych płac wokół zarządu NBP, RED. To jako prezydent zazdroszczę. Nie ukrywam, że zazdroszczę. Jakie jest uposażenie prezydenta Rzeczypospolitej, to wszyscy wiedzą, powiedział Andrzej Duda. Wielu Polaków chciałoby dostawać takie wynagrodzenie za swoją pracę.
Niestety, okazuje się, że spora część musi się zadowolić wynagrodzeniem w przedziale od 2 do 4 tysięcy netto. Przy tej pierwszej kwocie o wiele ciężej jest przeżyć cały miesiąc w godny sposób, szczególnie że często taki człowiek wykonuje o wiele cięższą pracę, fizycznie, niż prezydent Andrzej Duda czy prezes NBP.